Teatr Miejski w Gliwicach zakończył sezon. Sezon pełen premier. Było ich aż 10. Premier bardzo różnorodnych, adresowanych do widza zarówno dorosłego, jak i dziecięcego. Zrealizowaliśmy na dużej scenie bardzo duże widowiska, spektakle inspirowane literaturą klasyczną, takie jak Damy i Huzary, Aleksandra Fredry czy Romeo i Julia Williama Szekspira, ale też teksty współczesne, jak Tramwaj zwany pożądaniem według Tennessee Williamsa, czy Lekcja tańca w zakładzie weselno-pogrzebowym pana Bamby według Hrabala i Haszka. Każdy spektakl był wyzwaniem, bo każdy był realizowany w ciekawej formie. Jednak największym przedsięwzięciem była koprodukcja z Teatrem Modrzejewskiej z Legnicy. Trzeba było połączyć dwa zespoły, a premiery odbywały się jednocześnie w obu miastach. Jestem bardzo zadowolony z każdej z tych produkcji, dlatego że każda z nich dociera do innego rodzaju widza. I to jest też dla mnie bardzo ważne, żebyśmy ten nasz teatr realizowali w takiej formule bardzo różnorodnego repertuaru, który tworzy panoramę propozycji zarówno dla widza, który lubi klasykę, jak i dla widza, który lubi bardziej teatr współczesny. W teatrze często pojawiają się też dzieci i młodzież. Wszystko za sprawą tego, że stworzono dodatkowe sceny, a placówka przygotowała dla najmłodszych bogatą ofertę. Repertuar ten adresowany do publiczności dziecięcej jest dla nas niesłychanie ważny, bo to jakby element i zarówno całego jakby procesu edukacyjnego, bo oprócz tego, że realizujemy bardzo dużo premier też tekstów klasycznych adresowanych do publiczności dziecięcej, są one jednocześnie też połączone z całym szeregiem działań edukacyjnych, z warsztatami, z spotkaniami. Te spektakle adresowane są też do bardzo różnych grup wiekowych, od najnajów do tej młodzieży, czy było dzieci nieco starszych. Co ważne, dzisiaj teatr w Gliwicach to nie jeden spektakl co kilka dni. Zdarza się, że jednego dnia dzieje się naprawdę sporo. 3-4 spektakle na różnych scenach przy Nowym Świecie to już nie nowość. Dyrekcji teatru zależy, by to miejsce żyło cały czas. Nie inaczej będzie w kolejnym sezonie. Już trwają przygotowania do wrześniowej premiery. Będzie to Leningrad. Przygotowujemy zupełnie nową opowieść inspirowaną muzyką Leningradu. To będzie przewrotne, rock'n'rollowe, bardzo energetyczne widowisko i ono też jakby zapowiada trochę klimat tego nowego sezonu, bo w poprzednim realizowaliśmy teksty bardziej klasyczne, teksty nieco jakby wyciągnięte trochę jakby z historii teatru. Natomiast teraz nasze propozycje będą bardzo współczesne i jakby tworzone specjalnie na potrzeby naszego teatru. Nie zabraknie też spektaklu o superbohaterach, inspirowanego Gwiezdnymi Wojnami. Powstanie również opowieść o Zdzisławie Najmrockim, zwanym Królem Ucieczek. Wielokrotnie, bo aż 29 razy wymykał się pościgom, uciekał z konwojów lub więzienia. Udało mu się wydostać m.in. z okratowanego pomieszczenia sądu w Gliwicach, czy też za pomocą podkopu z gliwickiego aresztu. Tak więc nowy sezon w Teatrze Miejskim zapowiada się naprawdę dobrze.